Własnoręcznie upieczone faworki to doskonała propozycja na tłusty czwartek, ale i nie tylko. Mam dla Was najlepszy przepis na faworki. Sprawdzony i prosty, który zrobisz bez żadnego problemu. Zapraszam bardzo serdecznie. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na przepyszne faworki. Do kawki idealne. Potrzebujemy szklankę mąki, 250 gram. Mąka pszenna typ 450. Do tego sztyptę soli. 4 żubka. Następnie potrzebujemy do tego dołożyć śmietanę. Ze 3 3-4 łyżki śmietany i ocet albo spirytus. Łyżkę octu albo spirytus. Wszystko musimy dobrze wymieszać, wyrobić. Zagniatamy ciasto. Następnie nasze ciasto musimy bardzo dobrze wyrobić, a później około 10 minut musimy to ciasto zbić. Musimy je tak bić. Możecie się wtedy wyżyć. Ciasto mamy już ubite naszym wałkiem. Kroimy kawałek i musimy rozwałkować na cienko, na blaszce, już bez mąki, żebyśmy nie mieli mąki już. I rozwałkujemy na cienką warstwę. Ciasto jest naprawdę dosyć cieniusieńkie, dlatego że ono będzie rosło. I musimy tu sobie wyrównać brzeg. Jeśli chcecie, żeby Wasze faworki miały ładny kształt, możecie zrobić to radełkiem. O, widzicie? Teraz są... Tu są zwykłe, takie proste, a teraz zrobimy z radełkiem. Jedziemy po całości. Jakie grube lubicie, jakie... Pamiętajcie, że one urosną jeszcze podczas smażenia. Ja robię coś takiego. I teraz tak, jakie długie chcę, tak sobie kroję. I na każdym, pamiętajcie, na środku musimy zrobić otwór. Wyciąć taką kreseczkę. I tak samo przeplatamy je. Proszę bardzo. Bierzemy naszego faworka, tu mamy tam dziurkę, musimy tak przełożyć przez tą dziurkę, przekręcić i coś takiego. I tak układamy sobie na deseczce, tylko pamiętajcie, żeby nie było już mąki, bo mąka szybko się pali. Gdy będziemy smażyć nasze faworki, by nam się po prostu za szybko przypaliły. I tak samo do ciasta nie dodawaliśmy cukru, dlatego że cukier też się szybko pali. Później posypiemy nasze faworki cukrem pudrem. Przeplatamy, przekładamy i zobaczcie, coś takiego. I gdy olej będzie gorący, będziemy już smażyć. I tak musimy zrobić z całym ciastem. Do garka wlewamy litr oleju. Tu ja wlałam olej zwykły, rzepakowy. I będziemy smażyć faworki, tylko olej musi nam się nagrzać. Zobaczcie, że możecie kawałeczek ciasta wziąć i sprawdzić, czy już jest gorący olej. Widzicie, mój już się o smaży, więc możemy wrzucać faworki do faworków.
Będziemy potrzebować taki patyczek, będziemy je obracać. One się bardzo szybko smażą. Zobaczcie. Potrzebujemy też jakieś takie siteczko, duszlaczek, łyżeczka taka do wyciągania tych naszych faworków. I gdy się tylko zrumienią, wyciągamy. Możecie je tak samo wyciągnąć na ręcznik papierowy, jeśli nie chcecie tego tłuszczu. Musicie uważać, bo olej jest bardzo gorący. Byście się nie poparzyli. Zobaczcie, jak ładnie rosną. Ten patyczek najlepiej służy do tego, aby je obracać. I wyciągamy. I tak smażymy wszystkie po kolei. I tak wyglądają nasze już upieczone, usmażone faworki. Zobaczcie, z tego przepisu wyjdą Wam dwie takie salaterki. Ja pogłębiłam przepis, zrobiłam razy dwa. Ja te porcje pogłębiałam razy dwa, to wyszły mi cztery salaterki. Ale z tego przepisu wychodzą tylko dwie. Faworki te są złociste, chrupiące, po prostu pyszne. Zachęcam Was, abyście zrobili sobie ten przepis. Polecam serdecznie. Teraz nasze faworki, jak ostygną, możecie posypać cukrem pudrem. Zobaczcie, jak wyglądają mega apetycznie. Cudne wręcz. Przekażcie innym, może też spodoba im się ten przepis. Życzę Wam wszystkim smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa!